W zeszły czwartek odbyły się wybory nowego zarządu Ruchu dla Grudziądza oraz nowego przewodniczącego, którym został Krzysztof Kosiński, grudziądzki radny. W skład zarządu wszedł również Andrzej Wiśniewski, były prezydent Grudziądza. Na spotkaniu pojawili się członkowie, ale też sympatycy i zaproszeni goście, łącznie około 30 osób. Wśród uczestników spotkania można było spotkać nie tylko dotychczasowych członków sympatyków, ale także osoby z lewej strony sceny politycznej, zaproszone przez Krzysztofa Kosińskiego, który w swoim przemówieniu podkreślał, że dla dobra Grudziądza ruch powinien zrzeszać różne środowiska ponad podziałami politycznymi. Na spotkaniu pojawili się również zaproszeni goście, jak chociażby Wiesław Żurawski, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stefan Sulikowski z Komisji Zakładowej NSZ Solidarność WZU. Zebrani wyrazili również w trakcie spotkania swoje pełne poparcie dla działań związkowców WZU. Ruch dla Grudziądza ma nowego przewodniczącego. No właśnie, dzisiaj dokonano wyboru nowego przewodniczącego Stowarzyszenia Ruch dla Grudziądza. Poprzednio tą funkcję pełnił pan Paweł Witkowski, ale ponieważ z tego względu, że złożył rezygnację, zebraliśmy się dzisiaj w dniu wyborów. Trzeba było dokonać wyboru nowego przewodniczącego, a także uzupełniliśmy skład zarządu stowarzyszenia. Jakie nowe cele, w jaki sposób kieruje pan ruchem, co na pierwszy plan? Ja myślę, że wyzwania i cele są bardzo poważne i bardzo trudne jak gdyby do realizacji, bo trzeba przeciwstawić się przede wszystkim polityce, która jest realizowana przez samorząd. W zasadzie braku polityki konkretnej, braku określenia konkretnych celów rozwoju tego miasta, bo wiemy doskonale, że budowa samych dróg to nie wszystko. W dalszym ciągu mamy pustą specjalną strefę ekonomiczną, w dalszym ciągu mamy degradację grudziądzkiej starówki, puste sklepy, coraz więcej pustostanów, pustych mieszkań. Dużo ludzi młodych wyjeżdża z tego miasta, to jest bardzo niepokojącą rzeczą. Dramat też społeczny tego miasta polega na tym, że sprzedaje się wiele nieruchomości prywatnym nowym właścicielom, którzy w sposób radykalny, czasami niezrozumiałe podnoszą na tyle czynsze, że staje się to tak dotkliwe dla budżetów społeczeństwa tego miasta, że nie do zniesienia. Widziałem tutaj na spotkaniu dzisiejszym nie tylko dotychczasowe środowiska Ruchu dla Grudziądza, ale jeszcze jak sam pan mówił w przemówieniu z podziękowaniami, pojawiają się również osoby z różnych środowisk politycznych. Tak, przychodzą do nas różne osoby i z frakcji lewicowej także. Widziałem tutaj byłego członka Ruchu Palikota. Myślę, że jest taka potrzeba, że Ruch dla Grudziądza stał się taką pewną oazą polityczną dla tej dużej grupy niezadowolonych w mieście Grudziądzu, bo ta grupa jest zdecydowanie coraz większa. Ona po prostu rośnie w siłę. Rośnie w tą siłę negatywną, powiem, bo kieruje się też takimi emocjami dosyć. Są różne napięcia w społeczeństwie. Ale gromadzimy się po to, żeby zmienić w sposób pozytywny to miasto, żeby wziąć jak gdyby sprawy w własne ręce, żeby wziąć udział w wyborach samorządowych, a żeby mieć wpływ na wybór władzy, bo to jest bardzo istotne. Dzisiaj władza wymaga po prostu zmiany. Czy to powrót do polityki? Do polityki nie wiem. Nie wiem. Ja co prawda nie należę do ludzi, którzy mówią, że nie robią polityki wtedy, kiedy ją robią. Natomiast czy to jest powrót do polityki? Dziś jeszcze nie umiem na to odpowiedzieć. Natomiast na pewno jest to powrót do aktywnego życia w tym mieście, ponieważ dalej nie można patrzeć na to, co się z naszym miastem wyprawia. Ten brak pomysłu, koncepcji jest nie do wytrzymania. Ludzie tracą pracę, ludziom dzieje się krzywda, ludzie nie mają z czego zapłacić za czynsz. Podejmowane są decyzje, które są ewidentnie rozbojem na majątku Grudziądza i na to trzeba po prostu reagować po to, żeby Grudziądz to nie stał się pustynią, żeby nie wszystkie nasze dzieci musiały szukać pracy poza granicami kraju, tak jak to między innymi jest z moimi synami, którzy tu pokończyli studia i dzisiaj zapewnienie miejsca pracy dla nich to jest problem jakiegoś burmistrza w Anglii czy we Francji. A czemu to nie jest problemem prezydenta miasta, w którym oni się wychowali, w którym chcieliby pracować i mieszkać, więc to trzeba po prostu zmienić. Został pan dzisiaj
powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Ruchu dla Grudziądza. Członka zarządu. No i myślę, że tak jak tutaj miałem już okazję deklarować, no chcemy zrobić wszystko, żeby Ruch dla Grudziądza stał się znowu taką platformą porozumienia ponad podziałami politycznymi wszystkich ludzi, którzy są niezadowoleni, którzy są, nie mogą spokojnie patrzeć na degradację naszego miasta, na staczanie się do kategorii miasta, no już chyba trzeciej czy czwartej kategorii, i którzy chcą coś zrobić. To jest miejsce dla wszystkich niezadowolonych, dla wszystkich zatroskanych o przyszłość Grudziądza i myślę, że Ruch dla Grudziądza takim właśnie, taką platformą porozumienia się stanie. Czy to reaktywacja Ruchu dla Grudziądza? Bo jakiś czas trochę było o Państwa mniej słychać. Czy jest to reaktywacja? No ruch dla... Tutaj mobilizacja jest nie tylko prawicowych stron, ale też jak tutaj nowy przewodniczący dzisiaj mówił, również środowiska, że tak powiem, z drugiej sceny politycznej, było widać ich na spotkaniu. Ja zawsze wspierałem Ruch dla Grudziądza w mniejszym czy większym stopniu, ale ze względu na moje zaangażowanie w Prawo i Sprawiedliwość raczej nazwałbym to współpracą z Ruchem dla Grudziądza. Ale myślę, że najlepszym przykładem współpracy jest przede wszystkim funkcjonowanie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Ruch dla Grudziądza, ponieważ po wyborach przegranych w 2010 roku my podjęliśmy decyzję, że nasza współpraca na forum Rady musi dobrze funkcjonować i klub, wspólny klub funkcjonuje moim zdaniem bardzo dobrze i cieszę się z tego, że istnieje klub, bo w jakimś tam sposób jest to alternatywa dla Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Na spotkaniu Ruchu dla Grudziądza spotykamy niedawnego członka Ruchu Palikota. Co pana tutaj sprowadza? Tak, dostałem zaproszenie od radnego, no i stwierdziłem, że warto przyjść, posłuchać, co mają do powiedzenia mieszkańcy Grudziądza, tym bardziej, że dzisiaj był poruszany temat WZU, dlatego po prostu przyjestem. A jak się państwo odnoszą do sprawy WZU? Jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie? Popieramy związkowców, oczywiście. To jest jedno z oczywiste z prostej przyczyny. No jednak prywatyzacja, przeniesienie domarów w późniejszym okresie czasu i tak spowoduje to, że ci ludzie będą bezrobotni. W dniu dzisiejszym odbyli Państwo spotkanie z Ruchem dla Grudziądza i tutejszym środowiskiem, które zaprosiło Państwo do rozmów w ramach takiego poparcia, prawda, Państwa działań. Na konferencji, którą przeprowadziliśmy w biurze pana posła Dzięcioła, uczestniczyli też przedstawiciele Ruchu dla Grudziądza. I dzisiaj to nasze tutaj przybycie jest właśnie tym ruchem, o którym mówiliśmy. Wszyscy powinni tutaj zaangażować się w sprawę obrony tych naszych miejsc pracy. Jeszcze raz podkreślam i będę to podkreślał do znudzenia, że to nie jest tylko sprawa tych 500 miejsc pracy. I dlatego też zwróciliśmy się tutaj do przedstawicieli Ruchu dla Grudziądza o przystąpienie do naszego komitetu. Jakie efekty? Efekty. Praktycznie wszyscy zgromadzeni złożyli deklarację przystąpienia do naszego komitetu. I wszystkich Państwa zachęcam do pobierania tych deklaracji z naszej strony internetowej. Wystarczy wpisać w Google WPRP i są podane miejsca, można sobie wydrukować te deklaracje. Te deklaracje można będzie również odbierać w tej chwili z dyżurki u nas w zakładzie. Będzie można odbierać w tych wyznaczonych miejscach, które istnieją, są wskazane na stronie internetowej. Jeszcze dopytam o wczorajsze spotkanie u posła Dzięcioła. Jakie efekty, co konkretnego padło na spotkaniu? Co konkretnego na spotkaniu? Na spotkaniu doszło do rzeczy ważnej i pięknej. Doszło do tego, że wydaje mi się, wszystkim zaświeciło to światełko o współpracy, że wszyscy mamy stanąć ponad podziałami. Nie liczą się w tej chwili żadne podziały partyjne, żadne sympatie ani antypatie. I to było najistotniejsze jak gdyby przesłanie z tego spotkania. I z tego miejsca chciałbym
podziękować wszystkim uczestnikom, żeby nikogo nie wyróżnić tego spotkania. A przede wszystkim chcę podziękować mieszkańcom Grudziądza. To oni składają te deklaracje, podpisują petycje, identyfikują się z tym miastem. Czy padły jakieś tutaj, ad vocem wpadło w stosunku do konferencji wtorkowej bodaj chyba, tak? To znaczy nie miałem żadnych informacji. Jedyna jakaś wzmianka dzisiaj tam w Gazecie Pomorskiej pana posła Szymańskiego, ale nie będę się do tego odnosił, bo rzeczywiście nie znam całości wypowiedzi, nie wiem jakie intencje co przyświecało naszym tutaj przedstawicielom, żeby rzeczywiście zapraszać tu pana prezesa Krystowskiego. Trudno się odnosić. Ja wielokrotnie już powtarzałem. Moje siwe włosy świadczą o tym, że tych parę wiosen mam, o zimach nie wspomnę. I przez cały okres transformacji co chwilę słyszymy jakieś obietnice. Tak naprawdę ja chcę podkreślić jedną rzecz. To, że słyszymy obietnice i one są niespełniane, nic nie znaczy. Ja chcę zwrócić Państwu uwagę na fakt, że na tej stronie internetowej, o której mówiłem, wystarczy w Google wpisać tylko WPRP, są umieszczone opinie prawne. Również opinia prawna Ministerstwa Skarbu Państwa, która wskazuje, że wnoszenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do niejednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jaką jest firma Bumar, bo chcę przypomnieć, że firma Bumar jest firmą prywatną i do firmy prywatnej chce się wnieść nasze udziały. I wygląda to dość parodystycznie, bo nas chce się pozbawić udziałów. Jest taki zarzut, się pojawia w sumie z ust pana Krystowskiego, że my żądamy prywatyzacji. Tak, my żądamy prywatyzacji z ludzką twarzą. A żądanie pana Krystowskiego jest takie, aby wnieść te nasze udziały do firmy spółka Bumar Zoo, w której 25% kapitału jakiegoś, chyba tak, dobrze mówię, rzeczywiście to są inne podmioty niż Skarb Państwa. W tym, jak podkreślał pan prezes Krystowski, 3% to są udziały osób fizycznych. Wygląda to w ten sposób, że my mamy oddać udziały, nawet rozpatrując to w kategoriach tylko tych 3% osób fizycznych, no to jest to sytuacja arcy nienormalna, bo wygląda to tak, że my mamy przysporzyć korzyści osobom prywatnym za nic, zupełnie za nic. To przedstawienie nawet przez ostatniej komisji nowego sposobu zagospodarowania solanek gdzieś na poziomie grudziąckich lasów komunalnych na jakimś większym obszarze jest dla nas jeszcze pomysłem bardzo wirtualnym, dlatego że terminy realizacji i konkretne decyzje no niestety są jeszcze bliżej nieokreślone. Serdecznie gratuluję oczywiście, ale proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że tu jesteście, że jesteście w konkretnej grupie, która oczywiście ma szansę coś dobrego w mieście uczynić. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na inny, dosyć bardzo istotny wątek, o którym mówię zawsze i będę to mówił, nawet jeżeli to się komu nie podoba. Proszę Państwa, trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie poszli oddzielnie. Chodzi o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, ruch dla Grudziądza poszedł razem. Jedna wspólna lista to jest więcej i proszę Państwa, to jest dopiero szansa, integrowanie, to jest dopiero szansa na zwycięstwo. Nie 5 czy 6 mandatami, ale wzięcia ich o wiele więcej. Dlatego zachęcam, proszę Państwa, do takich działań, które jednocześnie doprowadzą do współpracy. Do takiego zbliżenia, takiej współpracy, która w konsekwencji już za rok, na jesień, doprowadzi do tego, że będzie jedna wspólna lista wyborcza. Dopiero wtedy mamy szansę na odniesienie naprawdę sukcesu. Nie podzielmy się znowu, tak jak miało to miejsce wcześniej. To jest droga donikąd, więc ja będę zachęcał, ja zawsze będę o tym przypominał, tym bardziej panu przewodniczącemu, który jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Też dziękuję. Jestem też członkiem, pan oczywiście jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem Kola Grudziądza, ale tu, o czym mówiliśmy o frakcji, bardzo pan przewodniczący klubu mówił o tym, abyśmy poszli razem.
Wśród niezadowolonych jest także frakcja lewicowa, orientacji lewicowej. Tutaj ruch dla Grudziądza niestety musi przejąć tą rolę pojednania wszystkich w jednym celu. Miasto Grudziądz. I tak to musi być. Cała frakcja tych niezadowolonych jest bardzo, bardzo politycznie kolorowa, że tak powiem, i wymaga ciężkiej pracy, abyśmy uzyskali taki kompromis, takie zadowolenie i jedność. Jedność tuż przed wyborami. Życzyć powodzenia i tego, o czym wielokrotnie ostatnio rozmawialiśmy, że w Grudziądzu przy całej słabości tego życia politycznego w naszym mieście, ruch dla Grudziądza w najbliższych tygodniach i miesiącach powinien stać się takim miejscem, który skupi niejako poza tymi podziałami politycznymi, które mogą nas dzielić, ale które nie powinny nas dzielić, jeśli chodzi o sprawy naszego miasta. Powinny być ruch dla Grudziądza pod Twoim przewodnictwem. Życzę Ci, żeby stał się taką platformą porozumienia niezadowolonych. Od lat nie mamy właściwie żadnego pomysłu, żadnej koncepcji na to, w jakim kierunku to miasto ma być prowadzone. Niezadowolony z polityki, jaką prowadzi się wobec majątku TBS-u i MPGN-u. Niezadowoloną z tego, jak potraktowano ludzi z tych budynków, które zostały sprzedane. Niezadowoloną z tego, że nie robi się nic, żeby w tym mieście przybywało miejsc pracy. Niezadowolonych z tego, co planuje się zrobić z wojskowymi zakładami uzbrojenia i tak dalej, bo oczywiście powodów do niezadowolenia w tym mieście jest jeszcze całe mnóstwo i chodzi o to i tego chyba należałoby sobie życzyć, żeby ruch dla Grudziądza, wracając niejako do tej idei, która kiedyś przyświecała jego powstaniu pod Twoim przewodnictwem, żeby ruch dla Grudziądza stał się dla tych wszystkich ludzi niezadowolonych, pokrzywdzonych, mających poczucie niesprawiedliwości, która się im dzieje, żeby stał się takim miejscem, gdzie będą mogli się spotkać i wspólnie podjąć jakieś wspólne działania. Tego życzę i myślę, że wtedy będziemy skuteczni. Życzmy sobie też tego, bo oczywiście te 20 par osób, które dzisiaj uczestniczą, to nie są wszyscy niezadowoleni. Myślę, że jest nas w tym mieście dużo, dużo więcej i powinniśmy doprowadzić do tego, żeby każde kolejne nasze spotkanie gromadziło coraz liczniejszą grupę ludzi i tego sobie i Tobie przede wszystkim jako przewodniczącemu życzę. Myślimy, że teraz są to przedstawiciele osiedla Chlubińskiego, ale chcielibyśmy, żeby na każdym osiedlu była taka grupa kilkudziesięciu osób, tych niezadowolonych, jak mówimy teraz, bo każdy ma swoich krewnych, znajomych, rodziny i myślę, że przez te 2 lata do wyborów zdążymy mieć odpowiednią ilość osób, które wygrają te wybory. W pełni świadomi i my będziemy mocno pracowali, aby ruch dla Grudziądza z powrotem stał się najważniejszą siłą w naszym mieście. Zrobimy wszystko jako nowy zarząd, uzupełniony teraz, żeby razem z panem przewodniczącym, żeby ruch dla Grudziądza bardzo szybko stał się tym, czym był już kiedyś dla Grudziądza, to znaczy miejscem takim, w którym mogą oni artykułować swoje pomysły na miasto i swoje niezadowolenie z tego, w jakim stanie to miasto dzisiaj się znajduje. Musimy bardzo szybko dotrzeć do bardzo różnych środowisk i do tego, żeby każdy człowiek, który w tym mieście czuje się pokrzywdzony, któremu dzieje się krzywda, albo który doświadcza niesprawiedliwości, wiedział, że jest takie stowarzyszenie, są tacy ludzie, do których z tym problemem można przejść i którzy nad tym problemem się pochylą i zrobią wszystko, żeby mu pomóc. Takie zadanie przed nami stoi i tak jak już tu wspomniałem, chcielibyśmy, aby była to maksymalnie szeroka platforma porozumienia tych wszystkich, którzy są niezadowoleni ze stanu, w jakim nasze miasto się znajduje. To jest miasto, które zawsze miało duże problemy.
ale to jest też miasto, które ma, miało i ciągle jeszcze, mam nadzieję, ma ogromne możliwości. Natomiast to, co dzieje się od ostatnich 6 lat, no to jest po prostu ta taka zadziwiająca bezmyślność i brak jakiegokolwiek kierunku. Nie potrafimy odpowiedzieć, w jakim kierunku to miasto jest prowadzone. Tutaj nikt się nie zastanawia nad tym, za co będą żyli Grudziądzanie za 3 lata, za 5 czy za 10. Władze miasta od tego są. One dzisiaj mają myśleć o tym, za co będą żyli mieszkańcy tego miasta za 3 lata czy za 5. Jakby tego zupełnie dzisiaj nie widzimy. Ale cieszę się, że ci niezadowoleni, ci pokrzywdzeni, ci, którzy widzą, którym dzieje się w tym mieście źle i którzy martwią się przyszłością tego miasta, są coraz aktywniejsi. I tutaj w zasadzie powiem Państwu, że dla mnie również Wasz ruch, tych niezadowolonych, tych, którzy wreszcie postanowili tupnąć nogą, postanowili upomnieć się o swoje prawa, jest też powodem do optymizmu, bo to znaczy, że ludzie się budzą, że nie zamierzają dalej spokojnie patrzeć na upadek tego miasta i na to, co z tym miastem się dzieje. Jeżeli tylko potrafimy to odpowiednio wykorzystać i potrafimy do tej współpracy namówić też innych niezadowolonych, to myślę, że przed ruchem dla Grudziądza otwierają się naprawdę dobre perspektywy i oby to oznaczało również dobre perspektywy dla naszego miasta. Dziękuję bardzo.